Witam serdecznie, szczęść Boże. Kochani, na początku chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii według świętego Marka. Ta Ewangelia nie jest dzisiejszą Ewangelią. Dlaczego chcę ją przeczytać, z niej skorzystać? Bo ona wyjaśnia nam dzisiejszą Ewangelię, która wcale nie jest taka prosta. I taki apel, jeśli czytasz jakieś słowa z Pisma Świętego, które wcale nie są proste dla ciebie do zrozumienia, to poszukaj w całym Piśmie Świętym fragmentów, które są podobne, które mówią o podobnych rzeczach. Wtedy łatwiej jest zrozumieć, o co chodzi Panu Bogu, na czym Mu tak naprawdę zależy. Jak to zrozumiemy, wtedy łatwiej nam będzie wierzyć w Niego, wierzyć Jemu i nasza wiara będzie nieustannie pogłębiana, bo o to chodzi, żeby nasza wiara była pogłębiana. A żeby była pogłębiana, to najpierw musimy mieć chociaż taką wiarę jak ziarnko gorczycy, czyli taką malutką. Więc przeczytajmy ten fragment z Ewangelii według świętego Marka, który ma nam wyjaśnić Ewangelię według świętego Łukasza. To jest 16 rozdział od 15 wersetu. I rzekł do nich, do uczniów, Jezus: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jak można uwierzyć? Przez słuchanie Ewangelii, która jest głoszona przez uczniów. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. Czyli najpierw muszą uwierzyć w głoszoną Ewangelię, a później dokonują się różnego rodzaju znaki. Jakie? No na przykład, w imię moje złe duchy będą wyrzucać. Spektakularny znak. Wielu się boi tych wydarzeń, jak zły duch wychodzi z człowieka. Różne rzeczy się wtedy dzieją. Widziałem to na własne oczy. Nowymi językami mówić będą. Wow, nie? Nie uczyli się języków, a umieją mówić nowymi językami. Węże brać będą do rąk. Nie wiem, o co chodzi, ale coś na pewno to znaczy. Trzeba posłuchać, co mówi Kościół na ten temat. Jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. To chyba jest najlepsze, nie? Lubimy widzieć, jak ktoś jest uzdrawiany w sposób taki niemedyczny, taki nadprzyrodzony. Siedział na wózku i wstaje z tego wózka. Był sparaliżowany, a jednak wstaje, nie? Lekarze próbowali mu pomóc, nie udało się, ale po modlitwie dzieje się taki znak. Lubimy takie znaki. I na takich znakach próbujemy budować naszą wiarę. I to jest niebezpieczeństwo. I o tym dzisiaj mówi Jezus. Więc zajrzyjmy do tej dzisiejszej Ewangelii. To jest Ewangelia według świętego Łukasza. I posłuchajmy. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Przewrotni, czyli nie mają wiary. Są zmienni, nie stali w wierze. Jezus, zanim czynił znaki, to najpierw głosił Słowo Boże. Podobnie uczniowie, głosił Ewangelię. Ale często nie było tej wiary po słowach usłyszanych od Jezusa. Na przykład w Nazarecie, kiedy Jezus wypowiedział słowo, to mało nie stracił życia. Nie chcieli mu uwierzyć. Chcieli go zabić, bo nie było w nich wiary, bo nie wzbudzili w sobie wiary przez te słowa, które usłyszeli. My często nie wierzymy drugiemu człowiekowi. Domagamy się znaków, na przykład dowodów, że ktoś jest kimś. Pokaż mi dowód, że jesteś rzeczywiście tą osobą, nie? Nie wierzymy. Nie mamy ufności. Nie mamy ufności i zaufania też do Pana Boga. Żądamy od Niego znaku. I na tym chcemy budować naszą wiarę. Ale to jest strasznie niebezpieczne. No bo jeden znak, przypuśćmy jakiś znak, tak? Widzimy coś. Każdy z nas może widzieć to inaczej. Każdy może z nas interpretować to inaczej. No jeśli na tym będziemy budować naszą wiarę, to możemy naprawdę się przewrócić.
Bo to, co widzimy, często nie jest prawdą, bo my często źle widzimy, bo jesteśmy skażeni, nasze zmysły często nas okłamują. No, przypuśćmy znak, wymyślmy sobie. Ktoś widzi krzyż na niebie. Taki krzyż bardzo łatwo jest zrobić, stworzyć. Wystarczy, że przylecą dwa samoloty, a wiadomo, że samolot zostawia za sobą smugę i te smugi się przetną. Jest krzyż, tak? O, Bóg chce nam coś powiedzieć, pojawił się krzyż. I teraz ktoś interpretuje ten znak i na tym buduje swoją wiarę. Tak, Bóg jest albo go nie ma. No nie. Naszą wiarę budujemy na Ewangelii, na Słowie Bożym, które jest pewne, stuprocentowe. Przez wieki jest nam dawane, zostało już dane całkowicie, objawienie Boże już się skończyło, już nic nie trzeba do tego objawienia dodawać. To zostało spisane, jest interpretowane przez Kościół, który, jak Jezus powiedział, nigdy nie zginie. Bramy piekielne tego Kościoła nie przemogą. Więc na tym budujemy naszą wiarę, a nie na znakach. Więc po co są nam te znaki, o których mówi Jezus, potrzebne? Do czego one są nam potrzebne? Do wzmacniania wiary, do pogłębiania wiary. Tak, pewnie, ale nie do budowania jej. A często w taki sposób podchodzimy. Jezus mówi, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Jonasz nie uczynił żadnego znaku. Niczego nie uczynił nadnaturalnego, ponadnaturalnego, cudownego. On tylko mówił. Pewnie też jeszcze bez wiary. Mówił po prostu. Sam później był zaskoczony, że Pan Bóg zmienił decyzję, że nie zniszczył mieszkańców Niniwy. A on głosił to zniszczenie. Będzie zniszczenie. Za 40 dni koniec z wami. Koniec. No i oni, słuchając tych słów, wzięli je sobie do serca, uwierzyli Jonaszowi, nawrócili się wszyscy co do jednego, z królem na czele, z władcą Niniwy. No i Bóg popatrzył, mówi, oni mają wiarę. Nie będzie zniszczenia. Będzie miłosierdzie. I podobnie z królową, która przybyła do Salomona. Nie po to, żeby widzieć różnego rodzaju znaki, tylko żeby słuchać mądrości Salomona. A Jezus mówi, a tutaj jest coś więcej niż Salomon. Mówił o sobie. Nie zostanie ci żaden znak dany, jeśli tylko w ten sposób chcesz zbudować swoją wiarę. No bo jeśli pojawi się jakiś inny znak, nie wiadomo skąd, i ty go źle zinterpretujesz, i na nim zbudujesz swą wiarę, swoje zaufanie, a to nie będzie pochodzić od Boga, to pójdziesz na manowce. Możesz naprawdę dać się zwieść. I wielu jest zwiedzonych, wielu jest zwiedzonych. Wiecie dlaczego? Bo nie czytają Pisma Świętego i nie słuchają interpretacji Pisma Świętego, która jest w Kościele. Kościół ma prawo interpretować Słowo Boże, a także różnego rodzaju znaki czasów. I niech to Kościół robi. Warto jest czytać dokumenty Kościoła, które są tak mądre, chociaż nie są łatwe. Ewangelia też nie jest łatwa. Nie możemy Ewangelii czytać, wyrywając ją z kontekstu wszystkich innych ksiąg, bo to wszystko ze sobą razem jest połączone, wszystko razem daje nam wiarę. To nie jest łatwe, budowanie wiary. Łatwiej jest stracić wiarę, niż ją zbudować. To prawda, ale nie budujemy jej sami, tylko budujemy ją z Bogiem. Bóg chce, żebyśmy byli wierzący i chce, żebyśmy byli w Kościele. Kościół ma takie bogactwo, taką moc, którą nam często obrzydzają. No zresztą członkowie Kościoła też potrafią obrzydzić
niewierzącym wiarę i z tego powodu no, wiara nie ma tej mocy, tej siły, tylko pieniądz, posiadanie różnego rodzaju kosztowności, skarbów albo relacji z drugim człowiekiem, to według wielu ma moc. A słowa dzisiaj, wiecie jak to, jest tak wiele fake newsów, nie wiadomo komu wierzyć, której informacji wierzyć. My wierzymy, że wojna istnieje i dzieje się na naszych oczach w Ukrainie, a Rosjanie nie wierzą w nią, nie? I kto tu mówi prawdę? Zobaczcie, że słowo może nam pomóc, bardzo i jest w stanie nam pomóc zbudować naszą wiarę, poczucie bezpieczeństwa, pokój, jedność, miłość, ogólnie szczęście, ale często jest nieprzyjmowane. Nie wierzymy. Próbujemy widzieć coś cudownego. Jak patrzę na te kanały YouTube'owe, które zapowiadają te wszystkie rzeczy, które niby Matka Boża albo Pan Jezus powiedział, albo jakiś święty, i cały czas nieustannie ludzie budują swoją wiarę na tych cudownych znakach, które mają się pojawić. To nie ta droga, ludzie kochani. Bo zostaniecie zwiedzeni, nawet jeśli te znaki pochodzą od Boga. Co z tego, że zobaczysz jakiś znak, który pochodzi od Boga, jak on ci nic nie da. On nie zbuduje twojej wiary, on może pogłębić twoją wiarę. Ale wiara musi być zbudowana na konkretnym słowie, na przykazaniach, na interpretacji tych przykazań, którą dał Jezus, a którą wyjaśnia Kościół. My często nie wierzymy, w kogo wierzymy. Nie budujemy swoje wierzenia, a nasze wierzenia często nie mają nic związku z wiarą, żadnego związku z wiarą. Prawdziwą wiarą, katolicką wiarą, która pochodzi od Boga, apostolską, katolicką, świętą wiarą, która pochodzi od Boga, została nam dana przez apostołów i jest interpretowana przez ich następców na czele z papieżem. I później słyszymy te słowa. Jesteś przewrotny. Nie dostaniesz żadnego znaku. Prosisz Boga o znak, a Bóg milczy, nic. Dlaczego, Panie Boże, milczysz? Czemu mnie zostawiłeś? Daj mi jakiś malutki znaczek. Taki malutki, najmniejszy, który poprowadzi mnie w dobrym kierunku. Nic nie dostaniesz, oprócz znaku Jonasza. O co ci chodzi? Jaki znak Jonasza? Więc idziesz do Księgi Jonasza, czytasz. Tam nie było żadnego znaku. No, był znak tam, że ryba wypluła Jonasza, ale to jest inny znak. Znak zmartwychwstania. Ale zanim ten znak zmartwychwstania się pojawi, to jest najpierw ten znak głoszenia. Jonasz jest znakiem dla Niniwitów. Niniwici wierzą w słowo, które pochodzi od Jonasza. Nawracają się, nie muszą nic widzieć. Jest jakaś kometa może leci w kierunku Niniwy. No nic nie leci, to może się nie nawracajmy jeszcze, co? Poczekajmy, aż coś zacznie lecieć. Gdyby tak podeszli do tematu, to zginęliby. Nie, nic nie widzę, nie ma żadnych znaków, że za chwilę zginiemy, ale ten gościu mówi, że zginiemy. A ten gościu był prorokiem Pana. A Kościół jest prorokiem Pana. Więc kogo mamy słuchać? Kościoła. Kościoła, który jest nam dzisiaj tak mocno obrzydzany. Okej, rozgadałem się dzisiaj, ale no nic. No może właśnie dzięki temu ktoś uwierzy, ktoś zbuduje swoją wiarę. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.